Dzień dobry. Witam Państwa na spotkaniu z mediami premiera Donalda Tuska oraz premiera Denysa Szmyhala po zakończonych polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych. Dobry dzień. Witаємо вас на зустрічі з мас-медіа прем'єра Дональда Туска, а також прем'єра Дениса Шмигаля після закінчених польсько-українських міжурядових консультацій. На початку zostanie podpisany wspólny komunikat podsumowujący polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Bardzo proszę premiera Donalda Tuska oraz premiera Denisa Szmyhala o złożenie podpisów. Спершу буде підписана спільна заява за підсумками польсько-українських міжурядових консультацій, які відбулися в Варшаві 28 березня 2024 року. Просимо до підписа пана прем'єра Дональда Туска і пана прем'єра Дениса Шмигаля. Dziękuję bardzo. Dużo dziękuję. A teraz proszę o zabranie głosu premiera Donalda Tuska. Panie premierze, bardzo proszę. Panie premierze, mój drogi przyjacielu, jestem bardzo szczęśliwy, że spotkaliśmy się dzisiaj w Warszawie na konsultacjach międzyrządowych pomiędzy rządami Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej. To jest spotkanie, uczestniczyło w nim oprócz nas, dwóch premierów, wielu członków rządów i Ukrainy, i Polski. To finałowe spotkanie dzisiaj w Warszawie poprzedzone było setkami godzin rozmów, czasami negocjacji pomiędzy naszymi ministerstwami, pomiędzy naszymi ekspertami, a także stronami społecznymi. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to spotkanie, wszystkie te rozmowy potwierdziły po raz kolejny tę oczywistą dla nas obu prawdę, że niezależnie od spraw, które musimy codziennie rozwiązywać. Czasami są to sprawy trudne. Nawet wśród najbliższych przyjaciół zdarzają się konflikty interesów, różne interesy, różne punkty widzenia. Potrafimy o tym rozmawiać niezwykle szczerze, bez żadnej ukrytej agendy. Jestem bardzo zbudowany tą atmosferą. I niezależnie od czasami trudnych spraw i konfliktowych interesów, kończymy te rozmowy dzisiaj z jeszcze głębszym przeświadczeniem, że nie ma takiej siły. Nie ma takiej siły na świecie, w Ukrainie, w Polsce, która mogłaby podważyć naszą przyjaźń, naszą solidarność, naszą współpracę, szczególnie w obliczu wspólnego zagrożenia, jakim jest agresja rosyjska na Ukrainę i agresywna polityka Rosji wobec całej wspólnoty europejskiej i wspólnoty Zachodu. To musi być dla każdego w Polsce, w Ukrainie i na świecie jasne, że nikt i nic nie podważy tej solidarności, tej współpracy i tej przyjaźni. Właśnie dlatego, że obaj prezentujemy w tej kwestii identyczne stanowisko i dlatego, że także dla naszych pań i panów ministrów to od samego początku było jasne, tym łatwiej było nam rozmawiać także o tych sprawach trudniejszych, bo w kwestii wsparcia Polski dla Ukrainy, wsparcia materialnego, militarnego, jeśli chodzi o wyposażenie armii, pomoc finansową, pomoc dyplomatyczną, aktywność Polski, jeśli chodzi o proces akcesyjny
Ukrainy w Unii Europejskiej, wsparcie dla Ukrainy, jej obecności w NATO. To wszystko jest bezdyskusyjne. I tutaj możecie liczyć na Polskę tak jak w przeszłości, dziś i w przyszłości. To jest jednym z największych skarbów polskiej polityki, że niezależnie od tego, kto rządzi, a przecież spory są widocznym gołym okiem w każdej demokracji, także w Polsce, ale w tej kwestii nikt i nic Polaków nie podzieli. Jesteśmy razem i będziemy razem w tej dramatycznej, w naszej wspólnej historii sytuacji. Rozmawialiśmy oczywiście o tych sprawach, które emocjonują niektóre grupy społeczne czy zawodowe. Szukamy dobrych rozwiązań dla obu stron. W kwestii rolnictwa posunęliśmy się krok do przodu. Po pierwsze, tak jak się umówiliśmy jeszcze w Kijowie, Polska przystąpiła do ofensywy dyplomatycznej w sprawie zablokowania importu rosyjskiego i białoruskiego zboża i innych produktów rolnych. I uzyskaliśmy efekt równoznaczny z embargiem. Czekamy jeszcze na ostateczną formalną decyzję, ale wydaje się, że jesteśmy rzeczywiście o krok od tego, aby produkty rolne rosyjskie, białoruskie zostały przez Unię Europejską obłożone cłem w wysokości 50%, co de facto oznacza spełnienie naszego wspólnego celu, jakim jest zablokowanie eksportu rosyjskiego, białoruskiego na teren Ukrainy. To ma znaczenie nie tylko polityczno-moralne, ale to ma znaczenie także dla polskich producentów i dla ukraińskich producentów. Nie muszę tego na pewno nikomu tłumaczyć. Szukamy także rozwiązania, które da poczucie bezpieczeństwa naszym producentom i naszym rolnikom. Chcę tu bardzo jasno podkreślić. To nie jest nic nowego, że niektórzy chcą sprzedać taniej, niektórzy z tego tytułu mogą mieć problemy. Trzeba umieć o tym rozmawiać. Trzeba umieć szukać rozwiązań, które nie będą dotkliwe ani dla ukraińskich producentów, no z mojego punktu widzenia przede wszystkim dla polskich rolników i polskich producentów. Szukamy takich rozwiązań. Cieszę się, że dzisiaj ustaliliśmy, że rozwiązania, które dobrze funkcjonują z punktu widzenia ochrony rynku rumuńskiego i bułgarskiego, znajdą zastosowanie także w naszych relacjach, bo to, co jest dla mnie naprawdę priorytetem, najważniejsze i też dla naszego dzisiejszego gościa, pana premiera Szmyhala, to, żeby rozwiązania, które chronią polskie interesy, no a dla ciebie ważne, które chronią ukraińskie interesy, żeby były uzgodnione. I oczywiście ani premier Szmyhal, ani ja nie uzyskamy 100% satysfakcji, ale na tym polega ta współczesna, nowoczesna polityka. Szukamy rozwiązań, które może nie będą zachwycające dla wszystkich stron, ale które będą dawały ochronę podstawowym interesom polskich rolników, polskich producentów i z drugiej strony także ukraińskich. Szukamy i jesteśmy bliscy rozwiązań. Tak jak już wspomniałem, dotyczy to ilości produktów, które mogą napłynąć do Polski po tym, jak to sobie już precyzyjnie ustalimy. Jesteśmy bliscy rozwiązań tak, żeby tranzyt, który przebiega przez Polskę, nie zakłócał polskiego rynku i taka jest też intencja strony ukraińskiej. Poinformowałem także premiera o tym, co Polska uzyskała we własnym interesie w Unii Europejskiej. To są rozwiązania, które niekoniecznie budzą zachwyt po stronie ukraińskiej, ale szukamy takich metod, żeby one nie były dla nikogo bolesne. Jestem przekonany, że dzięki naszemu podejściu wszystkie strony będą czuły, że się rozumieją, bo to jest moim zdaniem najważniejsze i dzięki temu te rozwiązania są możliwe. To samo dotyczy przyszłości transportu kołowego. Tutaj także pojawiały się konflikty interesów. Cieszę się, że znaleźliśmy porozumienie co do kierunku działań. Mówiąc najkrócej, chodzi o to, żeby możliwości działania dla polskich przewoźników, ukraińskich przewoźników były na tym samym poziomie wymagań, te same okoliczności, tak żeby nie było nieuczciwej konkurencji. To oznacza trochę wysiłku po stronie ukraińskiej, trochę zrozumienia i cierpliwości po stronie polskiej, ale jesteśmy na prostej drodze w tej chwili do tego, aby
konkurencja ze strony przewoźników ukraińskich nie była dotkliwa i bolesna, tak jak do tej pory było dla polskich przewoźników. Liczę tutaj też na zrozumienie wszystkich zaangażowanych, także społecznej strony, rolników, przewoźników, kierowców w Polsce, żebyśmy wspólnie docenili właśnie wysiłek i Kijowa, i Warszawy, i żebyśmy zrozumieli, że we wspólnocie interesów polsko-ukraińskich jest nasza przyszłość. Żeby nikt w żaden sposób nie pozwolił Rosji czy innym wrogom czy przeciwnikom podzielić nas, zarówno w Ukrainie czy w Polsce, jak pomiędzy Ukrainą i Polską. Cieszę się, że ustaliliśmy także działanie na rzecz ochrony dóbr kultury, także dziedzictwa polskiego na terenie Ukrainy, zagrożonych agresją rosyjską i wojną Rosji z Ukrainą. Dobrze się stało, że ustaliliśmy także dwie misje handlowo-przemysłowe, które z Polski przyjadą do Kijowa z taką wizytą, która umożliwi uczestniczenie polskich firm w odbudowie Ukrainy po zwycięskiej, wszyscy mamy taką nadzieję, po zwycięskim zakończeniu wojny. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, tym, którzy tak pilnie obserwują nasze rozmowy i nasze relacje, w tym polskim rolnikom i polskim przewoźnikom. Dziękuję naszym przyjaciołom po stronie ukraińskiej, że wszyscy jakoś zaczynamy rozumieć, że jak się tak po ludzku, uczciwie, szczerze, z dobrą wolą gada o wszystkim i szuka się naprawdę dobrych rozwiązań, to dobre rozwiązania się znajdują. I dziękuję Tobie bardzo serdecznie jeszcze raz za osobiste zaangażowanie. Mamy ze sobą kontakt prawie codzienny, kiedy trzeba. I to jest współpraca nie jak między premierem, a jak między dwoma przyjaciółmi. Bardzo to sobie wysoko cenię. Jeszcze raz dziękuję i jestem przekonany, że wspólnie, tak jak pani wicepremier Wereszczuk powiedziała w czasie naszego spotkania, dopóki Polska i Ukraina są razem, nie będzie straszna nam rosyjska agresja. Rosja nie da rady w wojnie z Ukrainą tak długo, jak długo będziemy razem. I będziemy razem. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu premiera Denysa Szmyhała. Szanowny panie premierze, szanowni koledzy, szanowni Polacy, szanowni Ukraińcy, szanowni koledzy, chciałbym podziękować panu premierowi za to zaproszenie, za gościnę, za organizację naszego spotkania międzyrządowego. Dzisiaj przeprowadziliśmy kolejną rundę ukraińsko-polskich rządowych konsultacji. Po raz pierwszy spotykaliśmy się w Kijowie. To było spotkanie, znaczy w Kijowie, teraz w Warszawie, niezwykle konstrukcyjny, intensywny dialog, przede wszystkim bardzo pożyteczny. Po raz pierwszy taki format został zapoczątkowany i rzeczywiście będziemy go kontynuować. Od czego chciałbym zacząć? Ukraina i Polska są sojusznikami strategicznymi. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za poparcie naszego państwa w okresie agresji rosyjskiej zakrojonej i na pełną skalę. Strategiczność to jest kluczowy element, dookoła którego budujemy nasze relacje. Mamy wspólne wartości, wspólne cele. Bezpieczna, kwitnąca, pokojowa Europa, gdzie raz i na zawsze został położony kres imperializmowi rosyjskiemu. Relacje strategiczne przewiduje wzajemne zaufanie, otwartość, zdatność do dialogu i kompromisu. Dzisiejsze nasze spotkanie jest częścią tego dialogu. Na agendzie naszego spotkania stoi szereg zadań, które powinniśmy rozwiązywać i nad tym pracujemy bardzo owocnie. Po pierwsze, to jest broń dla Ukrainy. Potrzebujemy bardzo, znaczy więcej tej broni, nad tym pracujemy. Zakładamy, że będą stworzone wspólne przedsiębiorstwa zbrojeniowe na terenie Polski, Ukrainy. To jest koalicja pancerna i bardzo dziękujemy, znaczy za powołanie tej koalicji pancernej czołgowej i również witamy, znaczy przyłączenie do koalicji artyleryjskiej po to, żeby na polu walki Ukrainy sytuacja była zwycięska. Druga to jest
kwestia granic, blokada ukraińskich granic ze strony Polski, znaczy rzeczywiście szkodzi gospodarce Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej. Dzięki siłom obrony Ukraina rozblokowała Morze Czarne w tym roku z 17 milionów ton, które zostały wyeksportowane przez Ukrainę. Tylko 2 miliony ton są transportowane przez transport lądowy przez naszą granicę zachodnią, reszta, znaczy przez morze lub porty dunajskie, ale wodny korytarz jest bardzo wrażliwy do sytuacji bezpieczeństwa i dlatego nasze rządy mają wspólne rozumienie ważności tego projektu, tak samo jak i wspólne rozumienie tego, że kwestie granicy muszą być rozwiązywane w kompleksie. Ukraina zaproponowała pewne kroki, omawialiśmy z panem premierem, znaczy część on wspomniał i uważamy, że są bardzo skuteczne i optymistycznie pracujemy na tym. Dzisiaj ukraińskie zboże nie trafia na ukraiński rynek. Nasz rząd wprowadził procedurę weryfikacji czterech zbożowych kultur, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i pszenicy. Bez licencji eksport tych kategorii nie jest dokonywany. My teraz takie pozwolenia, takie licencje nie wydajemy i będziemy wystawiać ich tylko po uzgodnieniu z polskim rządem i to jest pierwszy element naszej współpracy i jest to pierwszy krok z naszej strony. Jak już dzisiaj wspominał pan premier, rzeczywiście w tak dużym, ścisłym dialogu znajdujemy się pomiędzy sobą, pomiędzy naszymi rządami i ministrami i pracujemy nad rozwiązaniem 5 kroków. Pierwszy krok już wspomniałem, Ukraina zgodziła się na pewne ograniczenia, to właśnie takie sejwery, bezpieczniki, które zaproponowane przez Unię Europejską. I u nas nie jest bardzo taka ciekawa historia, ale zgadzamy się, że ten kompromis jest niezbędny dla naszych krajów, dlatego żeby eksport rolniczy z Ukrainy nie szkodził albo teoretycznie nawet nie przedstawiał teoretycznego zagrożenia dla polskich producentów rolniczych. Krok drugi, Ukraina zwróciła się do Komisji Europejskiej z przeprowadzeniem screeningu, czyli analizy prawa w polityce rolniczej i transporcie. My otwarcie do tego, żeby wycofać się różne manipulacje, dezinformacje, która jest bardzo aktywnie wykorzystywana w sposób hybrydowy przez naszego wroga Rosję. My mamy decyzję Eurokomisji, jeżeli chodzi o screeningu i to odbędzie się pod koniec kwietnia i to otworzy dla nas całą statystykę i pozwoli nam na przeanalizowanie prawdziwych danych. Krok trzeci to już wspomniany przez pana premiera krok, który dotyczy zakazu eksportu rosyjskiego i białoruskiego do Unii Europejskiej. My zaproponowaliśmy Polsce połączyć nasze wysiłki do wykonania tego zadania. Jesteśmy bardzo wdzięczni rządowi i Sejmowi Polski, które uchwaliły odpowiedni apel do Komisji Europejskiej. To jest inicjatywa, została poparta przez ministrów rolnictwa Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Czech. Nasz głos został usłyszany w Brukseli. Eurokomisja zaproponowała wprowadzić zwiększenie cła na 50% na produkcję rolną z Rosji i Białorusi i to powstrzyma ten handel. Oczekujemy na to podjęcie takim decyzji przez Radę Unii Europejskiej. Również mamy poprzednie ustalenia i projekt umowy o wprowadzeniu wspólnej kontroli na przejściach granicznych i realizacji projektu wymiany informacji. Oczekujemy na pogodzenie, na uzgodnienie w Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że podpiszemy taką umowę. W naszych wspólnych planach również budowa nowych przejść granicznych na granicy, rozszerzenie możliwości już istniejących. Polska już przydzieliła finansowanie dla Ukrainy na prowadzenie tych prac. Krok czwarty.
4 to jest propozycja powołania sztabu antykryzysowego. Już nawiązaliśmy współpracę pomiędzy naszymi ministrami rolnictwa i gospodarki. Również dołączyły do tej współpracy wczoraj stowarzyszenia. Dialog otwarty i pragmatyczny, bardzo szczery. Odbywa się aktywna komunikacja w Brukseli w ramach wspólnej koordynacyjnej platformy w zakresie eksportu i tranzytu ukraińskiej produktów rolniczych i ostatnie posiedzenie poświadczyło gotowość stron do wypracowania wspólnych decyzji. Polska powróciła do tego formatu współdziałania. Piąty krok, prosiliśmy o wolnym przekroczeniu granicy nie tylko amunicji i pomocy humanitarnej, ale również paliwa. To pytanie również omówiliśmy dzisiaj z panem premierem. To jest bardzo istotny element i rzecz jasna, że mamy nadzieję, że to doprowadzi do odblokowania granicy. Polska wprowadziła przejścia granicy na i drogi do obiektów infrastruktury krytycznej. Również tego samego dnia dokonaliśmy takiego kroku. Dziękuję panu premierowi. I to tylko nie tylko symboliczny krok, ale bardzo istotny krok. Dzisiaj mamy rzeczywiście postęp, jeżeli chodzi o odblokowanie granic, ale również i o rozwiązanie wszystkich zagadnień krytycznych, które doprowadzają do takich blokad. Nasz plan jest realizowany nie tak szybko, jak chcielibyśmy, ale jednocześnie mamy pozytywne tendencje i pozytywną dynamikę i musimy zachować taką pozytywną dynamikę i poruszać się. Jeżeli pierwsze pytanie naszych stosunków strategicznych to jest broń, drugie pytanie to jest granica, a trzecie pytanie to jest handel. Ukraina kontynuuje integrację do rynku wewnętrznego Unii. Pierwszoczerwowa istotność ma kwestię kontynuowania uwolnienia handlu i to dotyczy możliwości ukraińskich producentów. Jeżeli chodzi o cła i taryfę, mamy uwzględnić na status kraja kandydackiego na członkostwo do Unii perspektywę rozszerzenia Ukrainy na wspólną agrarną politykę. Czwarta kwestia to jest rozwój infrastruktury i odrodzenia. Ukraina przekazała swoje propozycje dotyczące budowy autostrady Karkowiec-Lwów, Brody, Równe. Znaczy jeszcze we Lwowie rozpoczęliśmy tę rozmowę z panem premierem. Znaczy ten projekt znajduje się na poziomie negocjowania w ministerstwach. Polski biznes również jest zainteresowany. To jest przedłużenie polskiej automagistrali A4 i mamy nadzieję, że Polska będzie brała udział w tym projekcie. Oczekujemy, że Polska będzie przedstawiona podczas odbudowy Ukrainy, odrodzenie obwodu charkowskiego, region, który ucierpiał niezwykle poprzez zmasowany terror rosyjski. Również omawialiśmy codzienne działania terrorystyczne Rosji z panem premierem i oczekujemy, że Polska będzie reprezentowana na wysokim poziomie i szczeblu w trakcie konferencji z odbudowy Ukrainy, która w czerwcu odbędzie się w Berlinie. Zapraszam polski biznes i polskich rządowców, znaczy wziąć udział. Piąta kwestia naszej współpracy to jest energetyka. Ukraina niedawno przeżyła bezprecedensowe ataki na naszą infrastrukturę energetyczną. Polska wspiera nas w zakresie stabilizacji energosystemu. Mamy wzorcową sprawę, jeżeli chodzi o budownictwo linii przesyłu elektrycznego Chmielnicka Elektrownia Atomowa Rzeszów. Jesteśmy zainteresowani w budowie nowych linii transgranicznych Nowołęck, Chełm, Lwowsk, Krosno, Drohobycz, Krosno. Również pragniemy aktywizować współpracę w budownictwie interkonektorom. Wspólnie osiągniemy całkowitej niezależności energetycznej dla Ukrainy i Europy. Rosja już nigdy nie będzie dyktować swoje warunki w energetyce na tym kontynencie. Szósta kwestia to jest europejska integracja Ukrainy. Polska nas popiera w tych kwestiach. Między innymi Polska będzie współpracować z nami, aby pierwsza międzynarodowa konferencja Unii i Ukrainy odbyła się w pierwszej połowie tego roku. Prosiliśmy, żeby nie później czerwca taka konferencja miała miejsce i Ukraina już dołączyła się do procesu akcesyjnego. Szanowni Państwo, drogi Donalcie, szanowni ministrowie, przed chwilą podpisaliśmy z panem premierem wspólne oświadczenie, w którym określiliśmy nasze dwustronne relacje, nasze dalsze plany. Ukraina i Polska łączą wspólne interesy i wspólne przyszłość w pokoju.
pokojowa przyszłość połączonej Europy. W duchu polityki nowego pragmatyzmu znajdziemy wspólne punkty, skupimy się na najważniejszym, obronie naszych obywateli, jednocześnie wzmocnimy jeden drugiego dla zwalczania agresji rosyjskiej. Niezwykle dziękuję panu premierowi, polskiemu rządu, polskiemu narodowi. Będziemy pracować na rzecz zwycięstwa. Dziękuję bardzo.